Właściciele wielkich korporacji dążą do podporządkowania sobie zachodnich demokracji. Posługują się skorumpowanymi politykami, ale chcą też mieć pewność, że nie pojawi się żaden polityk, który będzie się odwoływał do chrześcijańskiego dziedzictwa Zachodu. Dzień dobry. W minionym tygodniu media poinformowały o brutalnym zabójstwie 13-latki. Do zabójstwa przyznał się 18-latek, który w mediach społecznościowych ujawniał związki z organizacjami anarchistycznymi i antyfaszystowskimi. Na jego profilu widniał, być może do tej pory widnieje, piorun aborcyjny. Śledztwo trwa, ale nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, aby dostrzec związek między tym brutalnym zabójstwem a ideologią, pod której wpływem nastolatek pozostawał. Idee mają konsekwencje. I jeśli dzisiaj wielu młodych przyjmuje bez oporów ideologię, która wzywa do zabijania słabych, dzieci, które jeszcze się nie narodziły. I w dodatku ta ideologia nazywa taki czyn czymś chwalebnym, to trudno się dziwić, że młodzi ludzie, bo oczywiście nie wszyscy, ale że wśród tych młodych, którzy ulegają tej ideologii, znajdzie się taki, który nie będzie miał oporów w sięgnięciu po nóż i zamordowaniu 13-letniej koleżanki. Ponieważ te organizacje nieustannie też wzywają do nienawiści i przemocy, nie tylko wobec tych dzieci, które jeszcze się nie urodziły, ale wobec wszystkich, którzy odważają się myśleć inaczej. Idee mają konsekwencje, jak mówiłem, i ta nienawiść wobec ludzi, którzy mają inną wrażliwość, którzy nie uważają mordowania słabych za coś dobrego, ma konsekwencje. Jakie będą konsekwencje dla tego 18-latka? Zapewne trafi na kilka lat do więzienia, po czym wyjdzie z tego więzienia. No, niestety z dużą szansą na recydywę. A co z tymi, którzy zatruli jego umysł nienawiścią? Wyprą się swojej odpowiedzialności. Będą mówili o tolerancji, będą mówili o umiłowaniu różnorodności. Bluzgi, którymi posługują się na co dzień, zostawią na inne okazje. Problem jednak nie ogranicza się do środowisk aborcyjnych, anarchistycznych czy antyfaszystowskich. Gdyby nie wsparcie mediów masowych, gdyby nie wsparcie ze strony elit politycznych, te organizacje miałyby śladowe poparcie i ich wpływ na młodzież byłby znikomy. Od dziesięcioleci obserwujemy na Zachodzie wysyp bandytów,
ze środowisk lewicowych. Brutalnie atakują marsze dla życia i ludzi, którzy bronią norm moralnych. Agresywnie atakują nawet policjantów, którzy usiłują ich powstrzymać. A mimo to są bezkarni. Dlaczego? No dlatego, że po ich stronie stają media, które policjantów pilnujących prawa i porządku, którzy starają się tych bandytów powstrzymać przed napaściami na ludzi, którzy odważają się mieć inne poglądy. A więc takich policjantów media nazywają faszystami. Oczywiście media nie robią tego przez przypadek. Tak nastawienie dziennikarzy, które jest zgodne na ogół z tymi ideologiami, nie jest przypadkowe, ale skąd ono się bierze? No, bierze się stąd, że właściciele mediów i ci, którzy nimi zarządzają, no, rekrutują właśnie takich ludzi, a później zajmują się formowaniem ich w duchu tych ideologii. Dlaczego tak się dzieje? Otóż właściciele wielkich korporacji dążą do podporządkowania sobie zachodnich demokracji. Posługują się skorumpowanymi politykami, ale chcą też mieć pewność, że nie pojawi się żaden polityk, który będzie się odwoływał do chrześcijańskiego dziedzictwa Zachodu. Dlatego wszyscy, którzy zdradzają takie skłonności, są przez media opluwani, zastraszani przez rozmaite antify, właśnie hodowane przez wielkich tego świata. Celem opływających w bogactwa rewolucjonistów społecznych jest zniszczenie chrześcijańskiej cywilizacji. Dlatego przy pomocy mediów hodują bandytów, którzy te cywilizacje, a właściwie fundamenty społeczne tych cywilizacji chcą zniszczyć. Wysyłają tych lewicowych bandytów na ulicę, żeby zastraszali innych. I to oglądamy obrazki takie od już kilkudziesięciu lat w materiałach telewizyjnych ze Zachodu. Zdeprawowani młodzi ludzie, których no, produkują również media, są łatwym obiektem manipulacji. Można im łatwo pokazać wroga, którego należy nienawidzieć, a w miarę możliwości zniszczyć. Ci właśnie tym wrogiem są ludzie, którzy mówią, że nie należy zabijać, nie należy cudzołożyć, że praktykowanie zboczeń niszczy człowieka. Ci nieszczęśni, zdeprawowani młodzi ludzie są używani do tego, do zastraszenia całej reszty społeczeństwa. Jedynym problemem ich mocodawców jest to, że tak jak w tym przypadku, od którego zaczęliśmy, że ci pobudzani agresywną ideologią i faszerowani rozmaitymi używkami młodzi ludzie, lewicowi bandyci, często popadają w konflikty z prawem. W lżejszych przypadkach patroni bronią ich, no, żeby pokazać, że my, jak będziecie z nami, to my was
my was obronimy również przed wymiarem sprawiedliwości. W cięższych, tak jak zapewne będzie w tym przypadku, od którego zacząłem, po prostu porzucają ich na pastwę losu, odcinają się od nich. W Polsce hodowla lewicowych bandytów trwa od niedawna, ale zgodnie z tymi wyznaczonymi na Zachodzie wzorami. Morderczynie dzieci są bezkarne, choć przyznają się do swoich zbrodni publicznie. Wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie. Mogą liczyć na wsparcie mediów, wsparcie ze strony skorumpowanych polityków, którzy będą zapraszali je do Sejmu. Mogą również liczyć na wsparcie ze strony ambasad właśnie tych krajów, które kiedyś kojarzyły nam się z demokracją. Ci sprzedajni politycy, którzy stają w obronie morderczyń, tak, no to są politycy lewicy Platformy Obywatelskiej, która kiedyś zaczynała jako partia konserwatywna. Lewicowi bandyci napadają na pokojowych demonstrantów w biały dzień, przekonani o swojej bezkarności. Prezydenci wielkich miast polskich finansują ich organizację. Władze państwa zachowują bierność. Do triumfu zła wystarczy bierność dobrych ludzi. Czy w Polsce znajdzie się wystarczająco duża liczba ludzi, którzy nie dadzą się zastraszyć nagonkom medialnym, przemocy fizycznej, prześladowaniom ze strony aparatu państwowego? Czy w Polsce znajdą się tacy ludzie? To pytanie, które powinien zadać sobie każdy z nas.